Archeologia. Proszę pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj robimy urbex. Średniowieczny klasztor zbudowany na środku pola we wsi, ale my robimy urbex, urban exploration. Bardzo popularna we współczesnej świecie forma turystyki. Zapraszam do zwiedzania klasztoru. Miejsce jest niewątpliwie opuszczone. Jeden tylko problem polega na tym, że mnisi, którzy uciekali stąd przed reformami Cromwella, zabrali ze sobą cały inwentarz. Zapraszam na kolejny odcinek serii Archeologia nie z tej ziemi. Mimo że ten średniowieczny klasztor został wybudowany na szczerym polu, robimy urbex. A tak swoją drogą, skoro na wsi, to może rurar od wiejski, ruralex, rulex, urban exploration prosto ze wsi. Za moimi plecami, wśród drzew, znajduje się kopiec typu mod, któregoś dnia porozmawiamy sobie o tego typu kopcach, na szczycie którego w XII wieku rodzina Flemingów, konkwistadorów normańskich, wybudowała zamek i od tego czasu zamieszkiwała okolice Slane. Pod koniec XV wieku Richard de Fleming, w ówczesnych czasach głowa rodziny, ufundował klasztor na wzgórzu Slane. Klasztor ten mieścił pomieszczenia dla księży, a także pomieszczenia dla chóru męskiego, który w pobliskim kościele śpiewał ku zbawieniu duszy właściciela. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, zanim wejdziemy do środka, to jest herb. Herb, który znajduje się nad otworem wejściowym, który jest wykończony łukiem ostrym. Herb ten to jest herb rodziny Flemingów. Herb przedstawia motywy francuskie i angielskie. Flemingowie, Normanowie byli Francuzami, ale już w XVI wieku zostali zanglicyzowani. Słabo zachowany, niewyraźne są te motywy, ale opisane jako jedno z tych pól zawiera motywy wczesnej broni artyleryjskiej. Bardzo ciekawy zabytek. Wejdziemy teraz do środka, zobaczymy, co słychać w środku. Elewacja południowa klasztoru w Slane.
wybudowanego pod koniec XV wieku, przebudowany w XVI wieku, w połowie XVI wieku. Idziemy w kierunku północnym. Akurat to przejście drożne w chwili obecnej jest współczesne, wybudowane później. Najmłodsza część, najstarszy jest ten południowo-wschodni narożnik. Tutaj w XIV wieku znajdowała się wieża mieszkalna. Udamy się właśnie w tamtym kierunku. My odróżniamy kierunki. Mam kolegę, który nie lubi filmów typu spotkajmy się na północ od budynku we wschodniej części miasta, bo on myśli, że policjant czy gangster to nie wie, jak tam trafić. No, nie wiem, archeolog wie. Wchodzimy w południowo-wschodni narożnik. Wielkie okna rozglifione z każdej ze strony. Wieża trzykontygnacyjna. To, co pozostało z tych pięter, możemy tutaj zaobserwować. Zrobimy sobie rzut na wnętrze klasztoru. Od strony zachodniej tu były wielkie sale jadalne. We wnętrzu znajdował się wirydarz, czyli ogród otoczony murem ze wszystkich stron. Strona północna, najlepiej zachowana ściana, strefa mieszkalna. Tutaj północny wschód jest strefa gospodarcza. Na poszczególne piętra prowadziły schody. Długie, cynkowane, kręte, niebezpieczne. Postaram się tak nagrać, żeby moich buciorów nie było widać, bo ja w tych filmach typu Poszukiwania, Detektoryści i inny Urbex, to nie lubię po prostu oglądać cudzych butów, a już najbardziej gumofilców. Jak widzę gumofilca, tu mamy piękny widok, jak widzę gumofilca, to mnie skręca. Ok? Więc jak nagram buty, to niestety będę musiał nagrać jeszcze raz. Tu jeszcze jest piękniejszy widok w kierunku południowym, tam w oddali Tarahill, miejsce koronacji irlandzkich królów. Więc zobaczmy sobie jeszcze raz klatkę schodową. Tak się w średniowieczu przemieszczano. Jest okno rozglifione, małe okienko, otwór wpuszczający światło. No, miał szansę nie połamać sobie karku taki ktoś. Tu przez tą kratę widzimy mur od strony wschodniej, a my schodzimy teraz w kierunku pierwszego piętra, schodzimy na parter. Kolejny otwór okienny. Schodzimy na parter, a tam jadalnia. Tutaj mnisi zajadali. Refektarz. Proszę zobaczyć, pięknie zachowany refektarz. Sklepienie beczkowe tego refektarza. Zachowały się pozostałości po ławach i stołach kamiennych. Proszę zobaczyć, a także rozglifione okna. Zastanawiałem się, po co są te okna. Jak ktoś czytał Wiedźmina, tam był taki patent, tutaj trochę detali architektonicznych, że mówił gość do Wiedźmina, przestraszyłeś moją żonę, a Wiedźmin co? Bo rzucałem do szczura widlecem. Nie to, że rzucałeś, tylko że trafiłeś go, a w dodatku po ciemku. Więc te okna były po to, żeby ułatwić mnichom celowanie w szczura, bo mnisi nie uprawiali pogańskich praktyk. Potrzebowali światła, żeby trafić w takiego szczura. Wejście, być może do kuchni prowadziło to wejście, w każdym bądź razie do pomieszczeń gospodarczych. Północno-wschodnie skrzydło, pomieszczenia gospodarcze. Widzimy fundamenty murów, które rozdzielały te pomieszczenia, wielkie okna oraz widok w kierunku wschodnim na strażnicę. To, co się zachowało z tej strażnicy. Proszę bardzo. W narożniku północno-wschodnim również znajdowała się wieża. To już wieża z tego samego okresu, co klasztor. Również możemy zaobserwować pozostałości po klatce schodowej. W chwili obecnej widok
kierunku północnym, tam jest Oriel Mount. I idziemy teraz w kierunku zachodnim. Część mieszkalna, tak zwany Priest House. Mieszkali tutaj zarówno księża obsługujący parafię w Slane, jak i członkowie chóru męskiego. Co zachodziło między jednymi i drugimi, tego nie wiem. Natomiast wiem, że ta część mieszkalna jest najbardziej reprezentacyjną częścią, zachowała się najlepiej. Proszę zwrócić uwagę, tutaj były prywatne pokoje po prostu. Każdy z takich pokoi miał kominek. Na pierwszej kondygnacji znajdowały się trzy takie prywatne pokoje. Zdobiony kominek. I możemy sobie zobaczyć szyb wentylacyjny. Pionowy szyb wentylacyjny w przekroju prostokąty, który odprowadzał spaliny z kominka. Tych kominków tutaj na parterze jest więcej. Są różnego rodzaju otwory. Tych kominków na parterze jest więcej. Na pierwszej kondygnacji są trzy. Tutaj zapewne również nocowali, zamieszkiwali goście parafialni. Tak to się zachowało. Proszę zwrócić uwagę na to okno. Pięknie zdobione tak zwaną różą Tudora. Bezpośrednio z tej strefy mieszkalnej mogliśmy dostać się na ogród, wirydarz. Proszę zobaczyć, otoczony murem ze wszystkich stron. Często takie ogrody były otoczone również krużgankiem. Tutaj raczej mamy takie piękne, zdobione również przejścia. Mnisi hodowali w takim ogrodzie zioła oraz kwiaty. I teraz udamy się w kierunku południowo-zachodnim. Tutaj były sale reprezentacyjne, jadalne. Tutaj zapewne odbywały się różnego rodzaju święta, uczty świąteczne. Stołował się tutaj wyższej rangi kler, w przeciwieństwie do tego refektarza, gdzie stołował się prawdopodobnie kler niższej rangi. Albo po prostu ten refektarz był używany na co dzień. A tutaj sale, dwie wielkie sale na dwóch piętrach były używane po prostu od święta. Tu po lewej stronie południowej wewnętrzna część wejścia do klasztoru. I jeszcze tylko zwróćmy uwagę, również sala jadalna, sala reprezentacyjna, sala biesiadna miała swoje kominki z tymi charakterystycznymi szybami. Możemy to również zaobserwować. Oraz między piętrami poruszano się dzięki klatce schodowej. Ona w tej chwili jest zamurowana. Nie zachowała się jakoś wybitnie, ale jest. No i to byłoby na tyle. Zabytek, monument dziedzictwa narodowego na wzgórzu Slane. Bardzo znane miejsce irlandzkiej turystyki. Różne detale architektoniczne się zachowały. Czy to urbex? Nie wiem. Rurex może? Od rural, wiejski? Nie wiem. Piszcie w komentarzach, jakbyście nazwali taką rural exploration. Może coś od country wiejski? Albo village wiejski. Proszę zobaczyć, tam również fragment wieży i klatki schodowej. I jeszcze raz trzy strefy. Strefa mieszkalna, strefa gospodarcza oraz strefa jadalna. Pod nami jest refektarz. A teraz schodzimy współczesną klatką schodową, kończąc nasz krótki, ale nie pozbawiony, mam nadzieję, sensu odcinek.
I jeszcze tylko zwróćmy uwagę na te rozglifienia okien. Proszę zobaczyć, one są rozglifione i na zewnątrz, i na wewnątrz, nadproże i refektarz. Ostatni rzut. Gryf, herb rodziny Flemingów, znajduje się w południowym skrzydle zachodniej ściany. Południowo-wschodni narożnik zabudowy i to jest najstarsza część. Tutaj była wieża mieszkalna XIII-XIV wiek. Tu jeszcze raz strażnica i piękny widok praktycznie na całą Irlandię. No i święty Patryk, dumnie stojący na straży pokoju. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. A teraz suchar niczym z Familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje. Sub lub łubudub.